Pakiet QAD daje szerokie możliwości raportowania danych. Podstawowym sposobem raportowania jest tworzenie przeglądów, czyli tabelarycznych widoków z bazy danych, na których możemy wykonywać określone operacje. Między innymi sumować i grupować rekordy, a także tworzyć ich graficzną reprezentację w postaci wykresów kolumnowych, kołowych i innych dowolnych w celu łatwiejszego zarządzania tymi danymi, analizowania i podejmowania lepszych decyzji. Użytkownicy mają możliwość drążenia danych, to jest zagłębiania się od rekordów o bardziej ogólnej charakterystyce do bardziej szczegółowych raportów, jak w przypadku chociażby widocznych na ekranie zapotrzebowań. Nie do przecenienia jest możliwość bezpośredniego eksportu danych do arkusza Excel. One mogą być dalej dowolnie przetwarzane i analizowane. Obok eksportu do Excela zastosowanie znajduje również eksport do popularnego formatu PDF. W ten sposób uzyskujemy pliki raportów o właściwościach umożliwiających ich drukowanie, a tym przedstawianie ich wewnątrz firmy w ramach papierowego obiegu dokumentów. Alternatywą do papierowego obiegu dokumentów jest wewnętrzny workflow, to jest możliwość przesyłania wewnętrzną systemową pocztą do innych użytkowników pakietu informacji o określonych przeglądach wraz z prośbami i dokonanymi ustaleniami. Z poziomu przeglądu danych użytkownicy mają bardzo prostą możliwość przenoszenia się do kartotek systemu, gdzie dane są zarządzane i rejestrowane, a także, co ważne, dla każdego z pojedynczych rekordów danych podpinania załączników w formatach powszechnie stosowanych aplikacji biurowych. Dzieje się to poprzez proste przyciągnięcie z pulpitu pliku i zapisanie go na serwerze. Taki plik można później analizować i przechowywać jako dodatkową informację związaną z rekordem bazy danych.